Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest pierwszy odcinek z nowej serii, właściwie pierwszej serii w ogóle, o gatunkach obcych i inwazyjnych w Polsce. W tym odcinku będzie o ptakach, kilku ptakach inwazyjnych i obcych. W następnym będzie o ssakach, a dalej jeszcze pomyślę. I teraz jest definicja, co to jest gatunek inwazyjny, a co to gatunek obcy, można sobie przeczytać. Dobrze, jeśli nie przeczytaliście, możecie sobie zatrzymać, a ja przechodzę dalej. A więc będzie o ptakach, jak już mówiłem. I pierwsza to jest mandarynka. A mandarynka w Polsce nie podlega ochronie, dlatego że jest gatunkiem potencjalnie inwazyjnym. No a po raz pierwszy w Polsce zobaczono ją tak około 1963 lub 1964 roku. Tak mniej więcej wtedy ją zauważono pierwszy raz. A w 1999 roku celowo wypuszczono na wolność mandarynki w parku Łazienkowskim w Warszawie. No i jak je tam wypuszczono, no to sobie tam żyją. A dalej przechodzimy właściwie do innego gatunku, bo o mandarynce to mogę powiedzieć tylko, że w Polsce się też gnieździ. I gęsiówka egipska to jest akurat już bardzo inwazyjny gatunek. I ona też, tak samo jak mandarynka, nie jest objęty ochroną, właściwie żadną formą ochrony. I uznaje się go za inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek. No i rozważa się go w Polsce za gatunek łowny, by nie dopuścić do utworzenia jakby tego, by po prostu one, no, by nie dopuścić do tego, żeby te gęsiówki się zaczęły stabilnie tu rozmnażać, było tak ich dużo. I to jest gatunek inwazyjny z tej listy, chyba jedyny inwazyjny, który widziałem. Widziałem dwie gęsiówki egipskie w jednym filmie na moim innym kanale, tym pierwszym, Dawid Ptaki, już o tym mówiłem. Zdjęciem nie zrobiłem, bo miałem aparat, ale były płochliwe bardzo. No i one są też ponoć agresywne. Kolejna to jest sterniczka jamańska. A sterniczka jamańska jest w Europie uznawana za gatunek inwazyjny i wywiera bardzo negatywny, znaczy nie wiem czy bardzo, ogólnie wywiera negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, bo krzyżuje się i konkuruje o pokarm z taką inną sterniczką zwyczajną. O tym można zobaczyć w filmie 6 najbardziej niezwykłych kaczek, chyba jakoś tak się nazywał. Link jest w opisie do tego filmu. No i robią, żeby zachować, żeby kontrolować ich populację, tak żeby było ich mniej, no to robią odstrzały, niszczenie jaj albo pułapki. A w Wielkiej Brytanii tak około 2005 do 2010 roku odstrzelono ponad 6800 tych sterniczek. No i zmalała o 95% populacja tej kaczki w Wielkiej Brytanii. No. Kolejna jest Aleksandrytta obrożna, a o niej nie będę za bardzo opowiadał, bo jest o niej osobny odcinek, do którego link też jest w opisie i tam jest o niej dokładnie wszystko opowiedziane. Kolejna, ostatnia, już jest sierpówka i tak, sierpówka jest w Polsce gatunkiem obcym, może niektórzy się zdziwili, ale sierpówka przybyła do Polski Indii i prawdopodobnie Turcy ją sprowadzili. No i w Polsce pierwszy lęk obserwowano w 1943 roku w Lublinie. Tam właśnie ją pierwszy raz obserwowano, jak założyła gniazdo. A teraz, no to ja widziałem już gniazdo sierpówek. Mam nawet jajko sierpówki, znaczy skorupkę, nie jajko. No i co? No to chyba wszystko na dziś.
te odcinki będą krótkie z tej serii, no o gadach może będzie długi i o ssakach też pewnie, bo akurat jest dużo inwazyjnych gadów i ssaków, ale o tym będzie w kolejnym filmie. I kolejny film będzie jutro. Najprawdopodobniej jutro, no chyba że coś się nie uda. Więc do następnego odcinka. Jeszcze możecie zasubskrybować ten kanał. Kanał drugi, znaczy pierwszy, bo ten jest drugi, Dawid Ptaki. No, dajcie łapkę w górę, polećcie innym film, napiszcie komentarz i do następnego odcinka.